看那个吧，去算了。我没下啊，你不要带我，我带他去买运动。Żony muszę znaleźć. O, super zrobiła. No ja wiem. Lepiej pan trafić k niemu. U nas pan otrzyma towar najlepszej jakości. Nasze kandydaty są najpiękniejsze, najseksowniejsze. Normalnie miód malina. Jakie ma pan wymagania? No właśnie, nie ma. Aby ona ode mnie się wymagała. Okej. W takim razie proszę naszą pierwszą kandydatkę, Izabelę. Panna Izabela ma wszystko duże. I tu, i tam. Widzę. Towar na żonę za klasa. Proszę pani, to to ma być. Patrzcie, już ona jest za duża. Ona się nie zmieści na zdjęciu ślubu. Takie to ja nie chcę. Ja dziękuję. Kolejny. W takim razie proszę następną kandydatkę. Młodą, piękną, wdowę Wiesławę. O nie. Teraz ja mam pytanie. Czy to jest biuro matrymonialne, czy zakład pogrzebowy? Proszę pana, to prawda. Pani Wiesława ma swoje lata, ale lubi taniec, muzykę oraz ostry seks. O nie, nie, nie. Ja jedno babcię już w domu mam. Ja nie, dziękuję. Takie to ja nie chcę. Kolejno poproszę. Co ja tu mam, Boże? W takim razie... Kolejna kandydatka się panu spodoba. Proszę pannę Dorotę. Od tylu dni. Blondynka. Ja nie chcę mieć szalonej żony. Nie każda blondynka jest szalona. Proszę pani. Ja już kiedyś miałem blondynkę. Chciała mi zrobić zdjęcie z telefonem stacjonarnym. Takiej to ja nie chcę. Dziękuję. Na koszulkę się nadać. No to nie wiem. Może panna Honorata będzie panu odpowiadała. Zaraz do tego. O czym ja będę z nią rozmawiał? Czy ona odróżni świnię od gęsi? Odróżni? Nie ma opcji. Jak krowy ją zobaczą, to mleko przestaną dawać. 40 krów. Taka sprawa. Panie! Nie! Panie! Zobacz, jaka z was gitowa para. Honoratka, no podejdź do niego. A takie ci się zrobimy. Takiego tu tak nie. Panie! Panie! Śniadanko rano do łóżeczka, kaciuszka, żyć nie umierać. Takiego cudaka nie chcę. Co to ma być? Nie macie tu jakiejś normalnej dziewczyny? Albo jakaś wielka jak szafa? Albo stara jak moja chałupa? Albo jakaś postrzelona blondynka? Albo jakiś cudak? A, przepraszam. Mamy jeszcze jedną. Proszę pannę Andzię. Dobrze, dobrze. I chcę cię wieczorem, masz stópki. No. Chociaż stópki
Dobra, będę. Jakbym nie był chłop, ja to też bym się wziął.